Przemysław Gawin. Krystian Błak. A to jest kolejny odcinek na gorąco. Drutek z Bytowia pokonuje Pogoń Siedlce 4-1, ale to był chyba taki wynik, którego mało kto się spodziewał dzisiaj w Bytowie. No tak, chyba każdy kibic Bytowi marzył o takim przełamaniu po tej serii trzech meczów bez zwycięstwa. Dzisiaj przyszło zwycięstwo, no i to w jakim stylu? 4-1 zwycięstwa nad Pogonią Siedlce. Ale mimo wszystko, mimo tego, że Pogoń przegrała dzisiaj aż 1-4, no to pokazała się w kilku akcjach naprawdę z dobrej strony i naprawdę... No chyba zwłaszcza Dariusz Zawiński, prawda? No tak, ta sytuacja jeszcze z pierwszej części spotkania, kiedy mógł doprowadzić do wyrównania, tam niewiele, naprawdę niewiele mu zabrakło i gdyby on wówczas strzelił gola, no to kto wie, jakby się to spotkanie, dalej potoczyło. W drugiej połowie też miał bardzo dobrą sytuację przy stanie 3-0, mógł zdobyć bramkę na 3-1, wtedy już byłoby trudniej jednak... doprowadzić nawet do remisu, bo jednak prowadzenie 3-0, 3-1, no to jeszcze i tak trzeba dwie bramki zdobyć, ale no na pewno dzisiaj aż taki wymiar kary to zbyt surowa jest chyba kara dla Pogoni Siedlce, natomiast no brawa wielkie się należą Bytowi, bo w kilku akcjach naprawdę pokazali popis gry kombinacyjnej. Cieszy liczba bramek, ale też cieszy w to, w jaki sposób je zdobyła Drutek z Bytowia, bo trzeba przyznać, że to były takie elementy, które widać, że były ćwiczone na treningach, no i one w końcu znalazły przełożenie na mecz, bo naprawdę te bramki no nie wzięły się z przypadku, prawda? No i też myślę, że cały zespół zasługuje na pochwały. Tutaj możemy chwalić wszystkich, począwszy od linii obrony aż do ataku. No Janusz Surdykowski, wiadomo, swoje zrobił, ale dzisiaj no moim zdaniem bardzo podobał mi się środek. Bartłomiej Poczobut w odbiorze troszeczkę gorszy niż zawsze, ale za to jeśli chodzi o dystrybucję piłki, no to naprawdę, naprawdę fajnie. No i duet Duda-Basławczyk, no bardzo miło się oglądało tych dwóch panów dzisiaj. No tak, Duda i Wacławczyk dzisiaj się zaprezentowali z bardzo dobrej strony. Dzisiaj naprawdę w kilku sytuacjach, szczególnie Wacławczyk, no i Duda też, naprawdę potrafili skonstruować świetną akcję. Jednym podaniem tak naprawdę potrafili wypuścić kolegę z drużyny na świetną sytuację pod bramką. I tutaj naprawdę dzisiaj zasługują na duży plus i Duda, i Wacławczyk, bo naprawdę z bardzo dobrej strony się dzisiaj pokazali. Natomiast też podoba mi się lewa strona, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, no być może nie w kwestii gry w defensywie, ale w kwestii gry w ofensywie. Naprawdę ale wiadomo, dzisiaj... że lewa strona była ustawiona bardzo ofensywnie, bo Jakub Wilki, Michał Jakubowski, to zwłaszcza ofensywa u nich króluje. No tak, ale dzisiaj naprawdę oni się z dobrej strony pokazywali. No Jakubowski bramka, Wilk też naprawdę kilka niezłych podłączeń się do akcji ofensywnych. Także naprawdę ta lewa strona dzisiaj funkcjonowała bardzo, bardzo dobrze. No a jakbyś ocenił dzisiejszy występ Jakuba Wilka na lewej stronie obrony, który zastępował w tym spotkaniu pauzującego za czerwoną kartkę Wojciecha Wilczyńskiego? Myślę, że pokazał się z bardzo dobrej strony, ale mówię, bardziej mi się podobał do przodu jednak niż do tyłu. Trener Sacki zastanawiał się, czy Marek Opałacz, ale wiadomo, że Marek Opałacz no, nie miał rytmu meczowego, więc tutaj trudno było troszeczkę ryzykować, aby wystawić Opałacza, ale myślę, że Jakub Wilk no, to jest zawodnik doświadczony, który spokojnie sobie dzisiaj poradził na tej lewej obronie i myślę, że nie inaczej będzie w Legnicy, bo raczej Wojtek Wilczyński to nie skończy się na jednym meczu pauzy, tam może dwa, trzy mecze, także zobaczymy. Jakub Wilk pokazał dzisiaj, że można na niego stawiać, ale też przejdźmy do trochę prawej strony. Sebastian Kamiński miał różne momenty w tym meczu, ale raczej też myślę pozytywna jego ocena. Bartosz Wolski, bo on dzisiaj zaliczył swoje premierowe trafienie w barwach Bytowi. To był dobry występ zawodnika, który dzisiaj był ustawiony na prawym skrzydle, ale bardzo często zmieszał do środka i właśnie ta wędrówka do środka przyniosła mu tę pierwszą bramkę w czarno-biało-czerwonych barwach. No właśnie tego się spodziewaliśmy przed spotkaniem, tak się zastanawialiśmy przed relacją radiową, czy Wolski dzisiaj będzie schodził do środka, no i tak też się stało. Dzisiaj Wolski bardzo często wędrował gdzieś do środka pola i jego miejsce często wtedy zajmował na prawej stronie Sebastian Kamiński, gdzieś na tę jego pozycję wchodził przy tych akcjach ofensywnych, no ale to na plus dzisiaj wyszło taka gra tego duetu Wolski-Kamiński, no bo bramkę strzelił Wolski po właśnie zejściu do środka. No jeżeli on tak będzie grał w kolejnych meczach, to na pewno może liczyć na częstsze wystawianie na tej prawej stronie pomocy, bo dzisiaj naprawdę z dobrej strony się pokazał. No i też naprawdę w kilku akcjach pokazał swoje umiejętności techniczne i też umiejętność takiego grania do końca. Gdzieś tam już niemal był sprowadzany do parteru prawie, że
a potrafił mimo wszystko poprowadzić akcję, wyjść dalej z akcją i na pewno to zasługuje na duży plus w jego wykonaniu. Mały kamyczek do ogródka to chyba jednak ta końcówka, która no nie była zbyt udana w wykonaniu podopiecznych Adriana Stawskiego. No można byłoby chyba troszeczkę to lepiej rozegrać, zwłaszcza przy takim wyniku 4-0. Tak straciliśmy bramkę, była sytuacja na 4-2, bo był słupek. Też niepotrzebne te żółte kartki przy takim rezultacie. Dokładnie, no bo tutaj w kolejnych spotkaniach, kiedy będzie rywal może lepiej dysponowany, może trudniejszy, to takie żółte kartki są całkowicie niepotrzebne, bo się niepotrzebnie zespół pozbawia ważnych zawodników. I szczególnie przy takim prowadzeniu, kiedy się kontroluje już spotkanie, kiedy się kontroluje mecz, no to niekoniecznie warto jest łapać takie kartki, no bo one są niepotrzebne, a w kolejnych spotkaniach mogą tylko skutkować tym, że w ważnym spotkaniu może zawodnik być wykluczony z udziału w nim. Przed nami mecz w Legnicy. Wiadomo, to jest Mieć, prawda? Mieć zawsze jest kandydatem do awansu, nie inaczej jest w tym roku, zwłaszcza, że no moim zdaniem naprawdę fajna roszada na ławce trenerskiej, trener Dominik Nowa, który potrafi poukładać zespół. To będzie trudna wyprawa do Legnicy. Będziemy mieli przyjemność oglądania tego meczu, bo mecz jest transmitowany przez Polsat Sport. No więc Polsat polubił troszeczkę Bytowie, bo ta pokazała się dobrze w Tychach. I myślę, że nie inaczej będzie w Legnicy, zwłaszcza po takim dzisiejszym meczu. No tak, dzisiaj Bytowia pokazała, że potrafi grać w piłkę nie tylko stałymi fragmentami gry, ale też w piłkę kombinacyjną. W ostatnim spotkaniu z Górnikiem Łęczna Bytowia rozgrywała piłkę przy strzelonym golu chyba przez 52 sekundy. Ciekawe, ile teraz przez jak długi czas w tym spotkaniu rozgrywali piłkę przy strzelonych bramkach, bo to też zasługuje na duży plus, żeby tak przez tak długi czas potrafił utrzymać się przy piłce i potem to jeszcze zakończyć bramką. Już nie tylko stałe fragmenty gry, ale też właśnie gra kombinacyjna i to na pewno zasługuje na plus i to też się podoba ludziom. Na pewno w telewizji to też się dobrze ogląda. Myślę, że właśnie taka gra kombinacyjna, nie tylko jakaś taka szarpana gra po stałych fragmentach gry, ale też właśnie trochę tej gry kombinacyjnej, to jest takie coś na osłonę często tej pierwszej ligi, bo często piłkarze mówią często, że pierwsza liga to taka siłowa, mało techniczna, no ale jednak pokazujemy, że niekoniecznie. Bytowie właśnie chciałem powiedzieć, że pokazują, że jednak można czasami zagrać kombinacyjnie i technicznie i to też fajnie się ogląda. Ja wiem, że takie zdania, jakie teraz powiem, łatwo powiedzieć po takim zwycięstwie, ale szczerze mówiąc ja uważam, że Bytowia jest jedną z lepszych ekip pod tym kątem, ataku opozycyjnego. My naprawdę lubimy nim grać, a niewiele jest takich zespołów w pierwszej lidze. Niech to trwa jak najdłużej, niech Bytowia gra w taki sposób jak dzisiaj, bo naprawdę przyjemnie się oglądało podopiecznych Adriana Stawskiego. My zobaczymy się za 2 tygodnie, a do zobaczenia mówią Jesse Błank i Przemysław Gawin.